witam w kolejnym odcinku. Teraz odskocznia. Szukamy zrzutów. Jednego znalazłam ostatnio. A teraz szukamy kolejnych. Widzę ślady, odchody i oczywiście gałązki poprzecierane, także idę szukać dalej. Idziemy dokładnie po śladach z kolegami aż do lasu. Ogólnie mamy już kwiecień, także niczego się nie spodziewamy, że znajdziemy. Tutaj macie właśnie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, na pewno jakoś się nazywa, ale zobaczcie, całe drzewo jest zrogowane. Chłopie, poczekaj! To kobity, a tam koziołek. Mavis, bierz ich! Bierz, bo on jeszcze miał ładne różki. Idziemy tam zobaczyć. Właśnie wróciliśmy do hodowli. W sensie ja. Chłopaki się już rozeszli do domów. Tym razem nie było owocne nasze szukanie. W ogóle poszliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Ale pokażę wam, co znalazłam parę dni wcześniej. Tatuś? Kogo, cacuszko? Moje! Moje, tatusko! Samiczka jutro idzie do nowego domu. Maluchy zostaną same. Tutaj samiczka, myślę, też za parę dni oddzielę na nową klatkę. Młode sobie tutaj zostaną. Tak jak te, bo to trochę ich jest. Niech sobie posiedzą na razie razem. Potem rozdzielę na samce, samice. Jeszcze tutaj w międzyczasie coś pewnie się posprzedaje, bo już powoli będę zaczynać. Czekam, aż one sobie tak będą kończyć 3 miesiące, wtedy będę je sprzedawać, chociaż też przed tym wiekiem też mogę sprzedać takie 10-tygodniowe, już powinny być, będę miała jedną klientkę, muszę zarobić na nowe nabytki, które będą może niedługo. Tutaj samiczka się zakociła, już nawet gniazdko szykuje tam z tyłu, całe sianko wzięła z paśnika, wyniosła tam. Także coś tu się szykuje. Tutaj ikusia muszę sprawdzić, ale tak przekopaną ma ściółkę, że też będzie kotna. Ta ma przekopaną, ale w brzuchu jeszcze nic nie czułam. W sumie zmacam ją jeszcze raz, może jutro. I się dowiem, czy będzie kotna, albo się nie dowiem. Ale myślę, że jeśli się teraz nie zakoci, to jej nie będę zakacać. Pojadę z nią na wystawę. Zobaczymy, co z tego będzie. A tutaj maluszki na razie się trzymają w gniazdku u karzełki. I te tutaj też się trzymają, tylko ona mi teraz nie chce zbytnio jeść, bo teraz ma więcej owsa i tego tam, bo dałam mieszankę dla wszystkich, ale jutro rano rozrobię mieszankę dla... No, patrzę, co ta tutaj robi. Dla matek karmiących, także już sobie na spokojnie będzie mogła wsuwać i wykarmić maluszki. Tu muszę w ogóle mieszankę zrobić, bo już mi się pokończyło wszystko. Muszę wymerdać. Owsa mi pewnie nie starczy, więc dostanę więcej jęczmienia. Tutaj nasza piąteczka się chowa, także już je nawet widać, trochę wychodzą czasami, ale jeszcze tak fajnie się schowane. Tutaj mamy samiczkę mniej, pełnobarwna samiczka dostała gorączki, niestety ją potrzepało i no niestety musiałam jej skrócić męki. No cóż, tak bywa w hodowli, także mam klatkę wolną, posprzątam i jakąś, no bo w sumie tą królicę tam wsadzę, ona jest duża. Muszę wysłać mężusia po szczepionki dla królików. Muszę zadzwonić do weta, zakupić i już wszystkie króliki tutaj ładnie zaszczepić. Sama nie pojadę, niestety muszę dziecia pilnować, bo chory niestety. Także mężulko będzie musiał pojechać i będzie miał zadanie. Dzisiaj tą klatkę posprzątam i tą samiczkę tam dam na dół i jeszcze, no tutaj było sprzątane, także ja tą samiczkę drugą jarkową wsadzę po prostu tutaj, bo tu jest naprawdę czyściutko. Samiczka tutaj jest zaledwie może 3 dni, także ona sobie pójdzie na dół. Tak będzie mi wygodniej, bo ona jest dość duża, żeby ją stamtąd wyciągać, to trochę by było ciężko. Samiczka ma normalnie zrobiony sobie gnój, po prostu masakra, wszystko porozwalane, nasza ikusia. Także ikusi dzisiaj też posprzątam, tutaj samiczce też posprzątam. W sumie tylko tyle mam dzisiaj do zrobienia, ale to zrobię później. Teraz idę robić filmik dla was. Nionia. Dzisiaj do gniazdek nie zaglądam, zaglądałam 2 razy z rzędu, wczoraj i przedwczoraj, a dzisiaj widzę, że się tutaj coś rusza. Także dzisiaj nie zaglądam, zajrzę dopiero jutro.
I tutaj też zajrzę dopiero jutro. Na razie niech sobie chowa tą trójkę. Już mi się w sumie tych samic nie chce puszczać. Co teraz będzie, to będzie. Może na jesień uda nam się z niebieskimi. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy tutaj jeszcze czekamy, zobaczymy, co tutaj będzie. Tam już dam jej spokój. Ona się oberwała, także jest normalnie łysa tutaj na piersi. Tak, łysal, łysal. Tutaj dzisiaj samiczka pójdzie do nowego domku. Tam przygotuję klatkę i na tą samiczkę, więc zapewne dzisiaj albo jutro też tam wyląduje. I zobaczymy, jak sobie maluchy będą już radziły bez mamusiek. Akurat termondzik wczoraj skończył 2 miesiące, także na spokojnie mogę samicę już przetransportować do sąsiadki. Nowe ciasteczka na futerkowe. Mamy tutaj ciasteczka z konopi, z nasion konopi i jeszcze mamy ciasteczka z pomidorów, znaczy z nasion pomidora. Także jak widać, smakuje. Moje bardzo lubią takie chrupaczki, także Wam też serdecznie polecam. Tutaj działchy mają posprzątane, już bym chciała mieć z głowy te wykoty. Tutaj samiczce troszkę dościeliłam, ona to gniazdko szykuje, nawet jej nie macałam. Ta sobie chowa tą trójkę. Ta już ma do posprzątania, ale słoma mi się skończyła, muszę ogarnąć snopki skądś. Chyba zaraz lunie deszcz. Tutaj hermelinka ma posprzątane, już też do wykotu przyszykowane. Ta tutaj też chowa swoją trójkę. Dzisiaj tutaj w ogóle nie zaglądałam, zajrzę jutro. Na razie niech ma święty spokój. No i tutaj samiczka przyszła z tamtej połowy, już oddzielona od młodych. A tutaj przyszła ta starsza i sobie będą tutaj działchy urzędować. No i co teraz, chłopie? O Boże. O, ty dobry agent jesteś. Przychodzę z samego rana, samiczko działa z gniazdem. Także chyba się zakociło. Ta tutaj ma już gniazdo przygotowane. Ta tutaj nic nie robi. Tak, nie, nie, nic się nie dzieje. Zaraz sobie je nakarmię na śniadanko. I... Cześć, działcha, jak ci się tu podoba? I wezmę, sprawdzę gniazdka. Albo gniazdka mogę też sprawdzić później. To na spokojnie. Oj. Ta duża idzie do domku. Już jest zaklepana. Będzie sobie mieszkała w domku. A ta mała zostanie na razie. Zobaczymy, czy się uchowa. To takie małe, to jeszcze też z brzuszkami różnie bywa. Właśnie sprawdzą gniazdko u karzełka, więc zobaczcie, to jest naprawdę mikrusek i to był ten taki właśnie dziwny króliczek i jeden odpadł, a drugiego nie mogę znaleźć, a trzeci najzdrowszy się chowa, więc został tylko jeden, a tamten to nie mam pojęcia, gdzie jest. Zobaczcie, to jest takie maleństwo, tamten jest jeszcze raz taki, jak nie dwa razy taki. Mamełka karmi. Idę z moim klocem do sąsiadki. O tam! O jedno, to ciężkie jest. No to mordka mniej. Mamełka poszła sobie do sąsiadki, a moje mordki tutaj na razie zostaną na tym syfie, który samica zrobiła masakra. Ale przynajmniej teraz już fajnie. Zostały same. Tu młode też zostały same. Tutaj młode przed wystawą samiczkę oddzielę, tak przynajmniej 2 tygodnie. W sumie zresztą jeszcze muszę policzyć dokładnie, jak to będzie. Tutaj też są samiutkie. Muszę na dniach zakupić szczepionkę. Wszystkie króliki zaszczepić. A to jeszcze trochę czasu, więc spokojnie. Te w sumie też. No, także sobie niedługo pozaszczepiam i będę już powoli wystawiać na sprzedaż. Sprawa drzewa wygląda tak, że tylko te gałęzie skróciliśmy. No i ten czubek trzeba jeszcze przyciąć, ale mężuś wyżej nie da rady wejść. Także najgorsze tutaj zostało ścięte. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Teraz będą miały moje króliczki co jeść. I nie będzie nas drapać w czoło. Tutaj taka jedna gałąź co wystawała. Cześć, mężu! Wszystkie zostały po gałązkach. Szamkają sobie teraz. Także spoko. Ta samiczka wyląduje w tej klatce, bo ona sobie u mnie zostanie i nie będzie na razie użytkowana, także będzie na górze. Tutaj pójdą 3 samiczki, tutaj pójdą 3 samczyki,
z tamtego miotu. Rozdzielimy sobie je, bo już są ładne, okazałe, także sobie wylądują tutaj. No i tak jak wspominałam, zaszczepię je. Trzeba odrobaczyć. To jutro je odrobaczę, po tygodniu je zaszczepię, czyli będzie w sumie idealnie. Idealnie się zgra, także spoko. No i w sumie nic ciekawego tutaj się nie dzieje. Ta Jarkowa już po odchowie sobie ładnie odpoczywa. Szamka. Tak, Niunia? Teraz są wielkie klusie. Tutaj maluchy już ładnie buszują po klatce. Dzisiaj cieplutko. To wyłażą z gniazdka. Bąble małe. Cześć. Ja buszko dałam mamusi. Tak, ten dostał jabłuszko starte z fenbenatem na odrobaczenie. Trochę tam podziubał, jeszcze musi zjeść do końca, ale pewnie więcej to podepcze, bo teraz się fascynuje swoim starym. Jego stary sobie kica. Kicu, kicu. A ja muszę odrobaczyć młodzież. Panicz na włościach, korzysta sobie z trawki. Tutaj wszystkie maluchy zostały odrobaczone. Ten miód oraz tamten miód. Panienka wynocha do siebie. Tak, także Krzysiusieńkę odrobaczone. To nie jest królica. Nie, nie, proszę pana. Tutaj małe przemeblowanko. Na dół trafiła ta samiczka, która była tutaj. Tutaj mamy trzech samczyków. Tu mamy dwie samiczki i pełnobarwne to też jest samczyk, ale jeszcze rozdzieliłam go tak. Później jeszcze go oddzielę od samiczek. Na razie mogą sobie być razem. A ta samiczka z tej klatki przeszła sobie tutaj na tą połowę. Także to sobie tutaj zostanie. Jej na razie nie będę użytkować, ona do hodowli na razie zostanie. Także ona sobie będzie na górze. A tutaj maluchy będą czekać na nowy domek, no jeszcze na szczepionko. No i kolejne zmiany. I Kusia poszła na tamtą połowę. A brzdące zostaną sobie tutaj. Teraz będę przenosić matkę z dziećmi. Tutaj maluszki mają z 2 tygodnie jakoś, może ponad. Tak, mamełka? Idziesz z dziećmi na większą klatę, bo tutaj już syf narobiłaś. Dobra, mamełka i brzdące przeniesione. Tutaj jeszcze zabrałam trochę puchu ze starego gniazda, żeby wiedziały, że tutaj mają swoje miejsce. Wcisnęłam tam. Także pewnie się za chwilę uspokoją, to może sobie jakieś miejsce wybiorą. Niekoniecznie będzie to miejsce, które przygotowałam, ale jak na razie to się tam wbijają, bo czują mamuśkę. Dobra, teraz fajnie, bo będą miały dużą klatę. To mi się podoba. Samica będzie tutaj miała trochę chłodniej. Tam było jej za ciepło, bo tam akurat jest klatka taka, że tam świeci dużo słońca. No, także teraz powinno być wszystko w porządku. No i maluchy wbiły się w kubkę i możliwe, że tam już zostaną. Także super. Dobra, tutaj cała połowa jest ogarnięta, tutaj mamełka siedzi, tu przyszła niebieska samiczka, będzie miała dużo miejsca na swoje młode, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo to pierwiastka, także zobaczymy. Ta tutaj została bez zmian, ta też bez zmian, tutaj mamy naszą agresywną samiczkę, a tutaj mam ikusię wyżej, także na ten moment samiczki, które mają się zakocić, wykocić, są już tutaj i te, które mają maluszki. Pełnobarwnego samczyka dałam tutaj razem z Termondem i będą sobie siedzieć, zobaczymy, czy się nie pogryzą. Jeśli się nie będą gryzły, to sobie tutaj zostaną. Jeśli się będą gryzły, to coś się wykombinuje. Jutro planuję wziąć karmidełka, przykręcić i paśniki, także tutaj by była klatka na Termonda, w razie by się tutaj żarły. Ale na razie widzę, że wszystko jest w porządku, jeszcze mi sianko do zabawy, żeby miały zajęcie. Ta, do zabawy, no żeby miały zajęcie po prostu. Tutaj w sumie było sprzątane, więc tylko wywaliłam puch i trochę dościeliłam. I chcę tą Jarkową samiczkę z góry wziąć, ale na razie mi się nie chce pod nią wspinać, także ona ma czysto, więc na razie niech sobie tam siedzi. Tutaj przyszedł samczyk z tej klatki, gdzie właśnie tutaj te papudraki wylądowały. Tutaj mamy jeden miocik, tutaj mamy drugi miocik. No i tak to sobie wygląda, już mam porządek zrobiony. Wszystko ładnie zgrabione, klatki ogarnięte. Młode sobie będą tutaj siedzieć. Ta samiczka też ma większą klatkę, to zadowolona, bryka sobie. No, ten też pewnie niedługo będzie brykał, bo ma dużo większą klatę. Dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie zasubskrybować, dać łapeczki, skomentować filmik, bo ostatnie wyświetlenia to jest jakaś kpina, także po prostu porażka.
musicie mi pomóc, żeby kanał się rozwijał. Po prostu wystarczy załapeczkować, zasubskrybować. No i sobie będę się powtarzać tak i skomentować film. Także dziękuję. Trzymajcie się, hej.